Nazywam się Bronisława Chorowic, a po mężu Karakulska. Wszyscy na mnie mówią Niusia. Urodziłam się w Krakowie 22 kwietnia 1932 roku. Dzieciństwo miałam bardzo krótkie. Lalką się bardzo nie nacieszyłam. Z dzieciństwa za wiele nie pamiętam, bo miałam raptem 7 lat niecałe. Wtedy, kiedy rodzice moi postanowili, jak się wojna zaczęła, uciec z Krakowa. No i złapano nas. Złapano nas w czasie obławy. Potem przyszło to najgorsze. Przyszło getto, potem obozy, potem Auschwitz, potem Brynlitz. I tak przeżyłam 4,5 roku w ciągłym strachu, obawiając się, tak jak wszyscy pozostali, czy przeżyję do jutra. Bo byłam zbyt młoda i zbyt mała na to, żeby o wszystkim pamiętać szczegółowo i detalicznie. Jednak dużo obrazów ciągle mnie dręczy. Posiadam traumę. I jestem przekonana, że to pozostanie ze mną do końca mojego życia. W obozie ja byłam wystraszonym takim malutkim stworzonkiem, które chciało się trzymać tego pasiaka mamy, ale nie zawsze mogłam. Mama mi podstawiała jakieś kamienie, kazała mi na drewniane te chodaki, holenderskie buty, kazała mi stawać, żebym była wyższa. Z pojemnika na śmieci znajdowała kawałki i łupidy z buraka i tym burakiem mi sparowała policzki, żebym wyglądała bardziej staro, żebym była doroślejsza. Cała się trzęsłam, bałam się, było mi zimno, byłam nieubrana właściwie. Miałam dwa czy trzy numery za duże te chodaki holenderskie, w których nas ubierano tam. Nosiłam pasiak, na widok spódnicy w pasy takie, typowo oświęcimskie. W takiej spódnicy przyszła kiedyś koleżanka do pracy. To ja się cała roztelepałam, aż mi było głupio. Ona mi się pyta, co ci się stało? Ja mówię, przepraszam cię bardzo, ale jak widzę twoją spódnicę, to mam natychmiastowe skojarzenia. Wszystko straszyło. Bo Niemiec mógł podejść, wyciągnąć pistolet i strzelić bez najmniejszego zahamowania. To był obóz koncentracyjny, to nie była jakaś kolonia karna, tylko to był obóz. Tak jak Amon Goethe stał na balkonie i strzelał z pistoletu do ludzi, którzy chodzili po Appelplatzu. To samo robił Mengele. Wystarczył jeden ruch palcem. Ty. I ci ludzie szli z dymem. Wystarczył gest jednego palca wskazującego.